Ważnym aspektem teraz jest zmienienie backgroundu, czyli tła naszej strony. Już ją uruchamiam. Launching Chrome. Pikuś mykuś. I uruchomiło mi CSS, ale nie o to chodziło. Dobrze, mniejsza o to. Wchodzimy na indeks HTML. Tu już wiemy, że jest błąd. Launching Chrome. Błąd to nie był, tylko bułeczka mała. I chcę zmienić tło. Tył tego tło ciała strony. Nie żeby nie był taki, tylko żeby był obrazek. Jak to zrobić? Bardzo prosta sprawa, jeżeli posiadamy CSS-a oraz źródło obrazek IMG. Już mamy ten obrazeczek, już pokażę go. Images, background, ten, back. I idąc dalej tym tropem, trzeba znać jego ścieżkę, czyli images, folder images, i mamy Notepad++, i mamy tu background body. Z góry idąc, to trzeba nadać mu ścieżkę. Szukamy jakiegoś miejsca, gdzie jest tu. O, tu jest URL image menu GIF. To jest ważny URL, który pokieruje nas do folderu images slash menu GIF, czyli menu GIF. A my zmienimy tylko nazwę pliku, który docelowo ma wyglądać tak. Nazwa tego pliku ma docelowo wyglądać, i to jest JPEG, na images back JPG, JPG. I back.jpg. Zapisujemy i odświeżamy naszą stronę. Tadam! Zrobiło się misz-masz, misz-masz. Nie widać tekstu, ale jest image z obrazek. Myślałem, że będzie to lepiej wyglądać, ale niestety wszystkie teksturki nam się pokazały, że to są GIF, obrazy. Dlatego zrobimy to inaczej. Po prostu ustalimy, że będzie się powtarzać wzdłuż osi Y, żeby to wyglądało w miarę lepiej. Albo no, nie, 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 no repeat to będzie bez sensu. Repeat. Jak to się robi, to trzeba poszukać gdzieś tu na pewno w kącie. Jest no repeat, left, right, no repeat, no repeat, no repeat, no repeat, repeat, pauza Y. Repeat, pauza Y, Ctrl S. I będzie tylko widoczny tu. O tak. O to chodzi. Lepiej już to wygląda. O wiele lepiej. Chociaż tutaj widać te wszystkie te, ale to jest błahostka i tekstu trochę nie widać. Także zmiana backgroundu wyszła niepomyślnie. Aczkolwiek można by to tak zostawić. Nikt nie będzie marudził, że tutaj takie coś jest kwadratowe. Aczkolwiek można by jeszcze pokombinować. Bit Y. Czyli wzdłuż tej osi. Zostawiamy to w ten sposób.